Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ponownie Magad. Witam was, moi drodzy, w takim troszeczkę innego typu materiale na kanale. To jest w zasadzie pierwszy taki materiał, więc będę miał do was pytanie, czy chcecie, żeby coś takiego się tutaj pojawiało, czy też wolicie tylko WoWsa. Także dajcie znać, albo klikając łapkę w górę lub w dół, jeśli chcecie lub nie, lub dajcie znać w komentarzu. To będzie po prostu let's play, zagramy sobie jedną misję z gry Sniper Elite 4. To jest nowy nabytek u mnie w bibliotece gier, także pierwszy raz tą grę właśnie odpaliłem i będę sobie tutaj rozgrywał. O, początek tylko, więc pierwsza misja, podstawy absolutne. Jeżeli chcecie, tak jak mówię, żeby to było pokazywane częściej, to dajcie znać. Także przetrwanie solo, nowa kampania. Strzelec wyborowy. Uproszczona balistyka, niestandardowy. Ja ogólnie jestem przyzwyczajony do tego, że celuję tam, znaczy pocisk leci tam, gdzie ja celuję. Drzewko zdolności, wstecz, kadet. Nie obowiązują zasady balistyki, średnio wyzwanie. Może weźmy to, niech będzie, żeby zbyt prosto nie było. Można ustawić sobie lunetę, celownik pełny, post, szeroki dupleks, specjalny. Taktyczny, może to. Zestaw alfa, tu mamy granaty i apteczki. Tu się nic nie da zmienić, jeżeli chodzi o karabiny, to też mamy wszystko poblokowane, widzę. Także musi zostać Springfield. Ok. Ogólnie miałem taki pomysł, żeby nagrywać jakieś tam let's play z gier, które opowiadają o II wojnie światowej. The Americans took some convincing, but Winston won them over. General Dwight D. Eisenhower, Allied Commander-in-Chief, is masterminding the entire Mediterranean strategy. As for me, I'm headed for San Salini, a secluded island to Italy's southwest. Poprzednio grałem na takim ustawieniu, że miałem nieco trudniejszych przeciwników, ale balistyki nie było, czyli tam, gdzie ja celowałem, tam pocisk leciał. We've been losing ships in the area. British intelligence thinks the Luftwaffe's presence on San Salini might explain why. The Royal Navy dispatched a captured Italian freighter, the Orchidia, to investigate. No, mamy od razu akcent morski. The latest radio interception equipment. The intelligence she gathered confirmed our worst fears. The Nazis have a new wonder weapon. Survivors from the destroyed ships have talked about a new kind of missile. Radio controlled from the plane that launched them. These rockets can track our ships with lethal accuracy. The Orchidia's job was to monitor Luftwaffe radio transmissions and find out what the Germans are up to. Even if that meant making the ultimate sacrifice. Now we need to know what the Nazis are planning and how we can stop them. A member of the Luftwaffe's top brass is on the island. General Tobias Schmidt. It's no secret Hitler thinks highly of him. Schmidt would never let himself be taken alive, and he'd never betray his beloved Führer. But he might just be carrying some information we can use. My mission? Kill Schmidt. Kill all high-ranking officers. And get the hell out. To chyba nie będzie taka krótka ta misja, więc nie wiem, czy aż całą będziemy robić, ale nie chcę też, żeby te materiały były zbytnio rozciągnięte, jeżeli chodzi o długość.
could take this fellow down without making a noise. W serducho. Dwóch jest tylko? No bo więcej mi się nie obraca ta myszka. Jeszcze raz lornetki. Tu ktoś musi być jeszcze w takim razie. Aha. Ładnie to wygląda, nie powiem. Wycelować spację, aby zrobić wdech. Aha, muszę tam ich zrzucić, tak? Dobre. Ale no, ciche to raczej nie było. Zbyt stabilnie to nie wygląda. Nosił ich nie będę, bo tych raczej nikt nie znajdzie. Tu się da jakoś skradać? Trzeba zobaczyć, czy to jakieś skradanie jest. Czy on domyślnie jest po prostu cichy. Trzeba by przykucnąć. M, aby wyświetlić mapę. Punkt kontrolny, oficer, 1, 2, 3, 4. Trochę to zajmie. Ale nie chcę tego zbytnio przedłużać. Mówisz? Może to jest mniejsza jednak ta mapa niż myślałem. Ciężarówka jedzie. Odległość wpływa na szybkość. Aha, mamy samolot, który tutaj lata, więc będzie można już... Najpierw lorneta. Jesteś, ziomeczku. Musimy poczekać, aż samolot będzie przelatywał, to nie będzie słychać wystrzału chociaż. Ale tu widzę, że zooma prawie nie ma. Aha. No gdzie ten samolocik? Tu go nie widzę. Tego też nie widzę, więc tylko tego jednego ściągniemy tu na początku.
No i gdzie jest samolot? Nie, zoom podobny. Dobra, strzelamy, nie będziemy czekać. A bez rentgenów. Wykryto mnie, niedobrze. Strzał w serce. Myślałem, że jednak trochę będzie więcej tych rentgenów tutaj. Można to było tam jakoś ustawić? Zwiększone. Dajmy tak. Twardy. Kurde. Ciężko to będzie uciec stąd teraz. Średnio to idzie na razie. Dobra, ale co trzeba było, to wymordowałem tutaj. Tylko jak użyć teraz? Nie ucieknę pewnie. Dobra, jak użyć teraz apteczki?
Nie, nie z tego karabinu. Dobra, ale dalej nie wiem, jak tego użyć. No, teraz lepiej to wyglądało. Dobra, 17 minut, także ja się może trochę bardziej zapoznam z tym, jak to w ogóle wygląda, jak się tutaj gra, co się czym robi i jak ogólnie to, z czym to jeść, także na następny materiał postaram się, żeby to wyglądało jakoś płynniej i sensowniej. Także moi drodzy, gdybyście chcieli, tak jak mówiłem na początku, żeby takie materiały pojawiały się na kanale częściej, oczywiście nadal będziemy utrzymywać tematykę II wojny światowej, to dajcie znać albo w komentarzach, albo łapeczkami i w tym materiale to będzie tyle. Także ja Wam bardzo dziękuję za uwagę, zaproszę Was na... Jeżeli chcecie, to kolejny, jeżeli nie, to zostaniemy tylko przy głosie. Także z mojej strony w tym materiale wszystko. Do usłyszenia i na razie.